Siema! Jak pamiętacie, mówiłem, że będzie ruszała linia sygnowana moim nazwiskiem ławek i różnych innych ciężkich sprzętów typu raki, typu monolifty, stojaki do siadów. Dzisiaj jestem na stacji fitness, czyli tutaj, gdzie większość sprzętu producenta, z którym zacząłem współpracę, została już wyprodukowana i wprowadzam swoje modyfikacje. Dzisiaj będę testował tapicerkę. Jeżeli ja tą tapicerkę zatwierdzę, to będzie ona już elementem wykorzystanym w całej linii, powiedzmy, produkcyjnej. Następne będą oczywiście jakieś łożyska, rolki, prowadzenia sztangi, stojaki, stopy do podawania, po prostu dużo, dużo, dużo rzeczy i jakieś może też innowacyjnych rzeczy wprowadzimy. Dobra tapicerka nie może się ślizgać, nie może być za miękka, nie może być za twarda, nie może być za wysoka. Jeżeli tapicerka będzie śliska, wtedy zawodnicy używają więcej magnezji. Jeżeli używają więcej magnezji, a plecy zawodników się pocą jeden po drugim, wtedy ta magnezja nawet nie zdaje egzaminu i ludzie tracą pozycję do wyciskania. Także jeżeli tapicerka będzie mi odpowiadać, to będzie również odpowiadać 90% zawodników zawodowych, ekstremalnych, a jeżeli będzie też im odpowiadać, to będzie odpowiadała też, powiedzmy, zwykłym, codziennym użytkownikom siłowni. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, stojaki, wszystko to będziemy dogrywać i myślę, że no, od nowego roku ruszy już produkcja i sprzedaż wszystkich tych właśnie produktów. Ja dzisiaj jestem tydzień po deloadzie. Wczoraj dostałem 2 ml kwasu hialuronowego w bark, w ACJ dokładnie, i 1 ml diproposu. Ledwo się tam zmieściło, ale jeżeli zdało egzamin i nie będzie mnie to dzisiaj bolało, wtedy nie będę tracił napięcia u dołu i będę miał troszeczkę lepsze i dynamiczne wyjście z dołu. Też nie będę dzisiaj szarżował, myślę, że 200 na pewno pójdzie, ale jak pójdzie i czy pójdziemy wyżej, to zadecyduję już w trakcie treningu, żeby się nie wystrzelać, ponieważ jak widzieliście na fanpage'u, koszula moja już jest gotowa, jest u znajomego w Stanach i ten znajomy ze Stanów musi mi ją teraz wysłać. Ja z kolei ze swojej strony muszę teraz podbić wagę swoją o 5 kg, ważę obecnie 115, muszę podbić do tych 120 kg, żeby zrobić się bardziej miękki, bo obecnie jestem strasznie wysuszony, twardy, koszula nie lubi twardego ciała, więc muszę się troszeczkę po prostu zalać. Jeżeli chodzi o nagrywanie z KFD, w tym tygodniu będziemy robili tylko materiały jakieś tam merytoryczne i będzie to w czwartek we Wrocławiu. Z racji tego, żeby też nie nagrywać co tydzień jakiegoś tam wyciskania, bo w końcu ludzi to znudzi, ale jeżeli nagramy wyciskanie w nowej koszuli, to będzie już to na ciężarach 400, na ciężarze 400 kg i będzie ciekawie. W październik mamy szkolenie w Krakowie, moje razem z Sebastianem, instruktor trójboju siłowego. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. Będą też dosyć ciekawe serie wyciskania z KFD. Taka akademia, powiedzmy, wyciskania, gdzie jakieś tam siłownie będą się zgłaszały, czy my będziemy wybierać osobę. Ja będę z tą osobą przeprowadzał trening. Monster Power udostępnił na tą okazję monstery do wyciskania, żeby laicy, którzy przyjdą na taki trening ze mną, mogli po prostu sprawdzić swoich sił w monsterze i zobaczyć, jak się ciało zachowuje właśnie używając takiego sprzętu. Także tyle, ja idę sprawdzać tapicerkę, a co będzie później, to powiem już po treningu. Lecimy! Thank you.
Dobra, na świeżo, tak po treningu i tak na szybko, bo lecę żreć. Megalia już mi się wkręciła tak, że trzeba iść coś zeżreć. Do 200 kg miało być, ale szło to dosyć łatwo. Na 200, jak zauważyliście, przy trzecim powtórzeniu uderzyłem w stojak, czyli kolejny element, który będzie trzeba przerobić. I właśnie po to ja będę testował wszystkie nowe elementy, żebyśmy doszli do perfekcji w wykonaniu każdej jednej ławki. Żaden element nie może wystawać, wszystko musi być przyjazne dla zawodnika i jego wyniku. Co do tapicerki, śladowe ilości magnezji używałem tylko. Naprawdę świetnie się sprawdziła, jest wystarczająco twarda i wystarczająco matowa, nie śliska. Jak dla mnie perfekt. Resztę detali będziemy jeszcze dogrywać, to też przy okazji na swoich vlogach będę Was informował na bieżąco, co robimy z ławkami, czy ewentualnie jakieś raki. 215 miała być sprawdzianem tego, czy zaboli mnie bark. Liczyłem tak naprawdę na 3 ruchy na 215. O ile pierwszy nie zabolał, tak drugi, jak zauważyliście, w połowie ruchu strasznie zwolnił, czyli ciężar przyszedł mi na bark, poczułem delikatnie to ACJ, no więc już musiałem dopychać. Na ostatnią dałem 225 kg, żeby zobaczyć, czy ten ból następuje przy pierwszym ruchu, kiedy ruch jest idealny, czy tylko przy każdym następnym, czyli przy powtarzalności ruchu. No jak się okazało, 225 poszła płynnie. Gdyby było drugie podejście, to na pewno by zabolało i byłoby to tak samo przy 200, powiedzmy 10, czy 15, czy 20, 25 kg. Zawsze następny ruch byłby już bolesny, ponieważ ciężar mi uciekał. Jeszcze ta blokada całkowicie nie działa, ale już jest o niebo lepiej. Dipy na poręczach 50, 75, 100 kg. Całe szczęście, że mogę już je robić. Stabilizacja już jest całkiem fajna. Stówka nie sprawiała jakiegoś większego problemu. Założyłem sobie monstery na łokcie, ponieważ po samych dipach bez obciążenia i na 25 już czułem, że może mnie odrobinę przyczep ciągnąć, więc troszeczkę je sobie ustabilizowałem. Potem szybka pompka, biceps, triceps, ale też nie za dużo, żeby wbić w koszulę, a swoje rozmiary będę dopasowywał dopiero pod ułożoną już koszulę. Także tyle z dzisiejszego treningu. Śledźcie kanał Tomeczka, Tomeczek też się świetnie rozwija, dam link dzisiaj pod tym filmem, żebyście mogli wchodzić, link do mojego fanpage'a na Facebooku, link do naszej grupy z Sebą, no i to chyba tyle, kanał KFD zapewne wszyscy subskrybujecie, więc tego nie muszę mówić, na kursy już Was zapraszałem, także z dzisiaj tyle, lecę żreć i my się widzimy w następnym odcinku, bo w tym tygodniu znowu top 5 komentarzy i on się pojawi prawdopodobnie w czwartek, także tyle i do zobaczenia.